Dosyć często użytkownicy YouTube i innych forum internetowych zadają mi pytanie, z jakiego ID lub programu korzystam, tworząc swoje strony internetowe. Powiem Wam, że to jest dosyć ciekawe pytanie i tutaj nie ma żadnej zasady. To zależy. To zależy, nad jakim projektem pracuję, to zależy, jaki jest budżet i czy możemy sobie pozwolić, na przykład, żeby kupić Adobe Dreamweaver. To zależy, czy jesteś programistą, czy może designerem, który po prostu musi zakodować swoją stronę w HTML. A więc głównie korzystam z trzech narzędzi, takich jak Adobe Dreamweaver. Tutaj mamy Adobe Dreamweaver CS6, najnowszą wersję. Ostatnio korzystam z NetBeans. Do tej pory, przez ostatnie 3 lata, korzystałem z NetBeans jedynie do pisania programów w Javie, jednak ostatnio stwierdziłem, że NetBeans jest świetny także do PHP i projektów w HTML. W międzyczasie korzystałem jeszcze dużo z Notepad++. Jest to też świetne, darmowe narzędzie, jednak tak jak mówiłem ostatnio, NetBeans wiedzie prym. A więc może zacznijmy od początku. Na początku, tak jak mówiłem, korzystałem z Dreamweavera. Dlaczego korzystałem z Dreamweavera? Ponieważ nie byłem jeszcze może tak bardzo wtajemniczony. Dopiero zaczynałem, a Dreamweaver pozwalał mi na przykład po prostu przeciągnąć kontakt form i wkleić w swoją stronę, albo na przykład zaznaczyć jakiś wyraz i zrobić z niego linka bez znajomości HTML-a. Oczywiście jednak, gdy moja wiedza poszła do przodu, stwierdziłem, że Dreamweaver nie jest moim pierwszym wyborem, choć jednak Dreamweaver ma dużo zalet. Znaczy, na pewno jego wadą jest cena, jak wiemy, wszystkie produkty od Adobe mają dosyć wykurwaną cenę, jednak zazwyczaj są warte każdej wydanej złotówki. Tutaj na przykład mam przed sobą Adobe Dreamweaver CS6. Z nowych funkcji, jakie zauważyłem w tym edytorze, to na przykład to, że możecie podłączyć swój projekt prosto pod SVN. Nie wiem, czy też pod GitHub, ale na pewno pod SVN. Standardem już jest od wersji CS5, że możecie korzystać i edytować przez Dreamweaver swojego WordPressa, Joomla czy Drupal. Podejrzewam, że takie e-commerce jak na przykład Magento też bez problemu śmigają w Dreamweaverze. Z jedną z ciekawych opcji, która ostatnio spodobała mi się w Dreamweaverze, to jest właśnie tutaj Grid Layouts, jest to Fluid.js, jest to framework HTML5 i JavaScriptu, tak wydaje mi się, że bazuje na boilerplate od HTML5. Także to jest fajna opcja, naprawdę mówię, dla początkujących osób wydaje mi się, że jeżeli jesteście w stanie poświęcić parę złotych na Dreamweavera, może być to dobry zakup. Jednak jest też dostępnych dużo darmowych narzędzi, takich jak właśnie NetBeans, który jest 100% darmowy. O tym jednak zaraz. Wróćmy teraz na przykład do Notepad++. Jest to jeden chyba z najbardziej znanych i lubianych edytorów, ponieważ jest darmowy. Z tego co zauważyłem, dużo osób z niego korzysta i jest świetny. To co ja na przykład lubię właśnie w Notepadzie jest to, że tak jak widzicie, zaznaczam tutaj górne body, on od razu pokazuje mi, gdzie ten tag się zamyka. Z tego co pamiętam i z tego co właśnie nie lubię Dreamweavera, to właśnie jak zobaczycie tutaj na przykład otworzę tę stronę w Dreamweaverze, zaznaczę head i ten head się już tutaj nie świeci. To jest na przykład jeden z powodów, dla których Dreamweaver nie jest moim ulubionym narzędziem. Chociaż powiem Wam, że ostatnio pracowałem nad grą w JavaScript i o dziwo JavaScript lepiej pracowało mi się w Dreamweaverze, ponieważ co mnie też bardzo zdziwiło, Dreamweaver zaznaczał mi, gdzie się kończy, a gdzie zaczyna funkcja, czego na przykład nie robił Notepad++. Bardzo mnie to zdziwiło, nie wiem. Ale tak jak mówiłem, to wszystko zależy od projektu i od Waszego budżetu. Jednak ostatnio NetBeans to jest to, co naprawdę mi się podoba. NetBeans, możecie tutaj utworzyć nowy projekt, na przykład do Java, do PHP, nie wiem, podejrzewam, jest tam pełno języków. W najnowszej wersji, ja tutaj mam przed sobą IDE 7.2.1, ona ma też dostępność frameworki HTML5. Nie wiem jak to jest w tej nowej wersji, bo tą wersję dopiero mam jeden dzień, jeszcze nie miałem szansy na niej pracować w związku z tym, że jest weekend, ale na przykład starsza wersja, którą miałem przed chwilą, było 7.0.1, miała na przykład problemy z CSS-em, gdzie ja mam tu swój projekt Media Vault i na przykład tutaj mam CSS, mam tutaj boilerplate. I starsza wersja właśnie zaznaczała mi tutaj dużo błędów, bo jak na razie widzicie, w CSS-ie pokazuje, że audio canvas i video jest z błędem, co w ogóle pisze unexpected token star font.
No, widzę, że w tej wersji już jest dużo lepiej. Umknął property. Jeszcze jest parę tagów, których NetBeans nie rozróżnia, nie potrafi odczytać, ale i tak już powoli do przodu. To naprawdę w niczym Wam nie przeszkadza. Także w sumie w tym momencie NetBeans jest moją ulubioną zabawką. Tak jak mówię, Dreamweaver od czasu do czasu. No i Notepad++. Powiem Wam, że dosyć często korzystam z dwóch naraz. Na przykład w jednym oknie mam otworzony style CSS albo nie wiem, albo stronę w HTML-u, a na przykład w drugim okienku mam w NetBeansie otworzoną swoją stronę JSP. Także to wszystko zależy od Was, to wszystko zależy od Waszych upodobań. Naprawdę nie ma jednego, jedynego, świetnego programu. Jest ich mnóstwo. Każdy z Was powinien dobrać ten swój jedyny. Jeszcze jako ciekawostkę chciałbym Wam pokazać. Ostatnio Adobe wypuściło bardzo ciekawy program. Nazywa się Adobe Edge. Jest to najnowsza wersja. Wersja beta. Możecie ją za darmo ściągnąć z adobe.com. Wystarczy się zarejestrować, aby dostać swoje Adobe ID. Co to jest Adobe Edge? Adobe Edge jest to nowe IDE, coś takiego jak Flash, tylko że Flash, jak pamiętacie, obsługiwał Flasha i ActionScript 3. Adobe natomiast obsługuje HTML5 i JavaScript plus wszystkie library, jak na przykład jQuery. Także to jest nowa zabawka, 100% darmowa w tym momencie, na pewno będzie płatna, to jest tylko wersja beta, jednak naprawdę można zrobić w niej fajne rzeczy. Także to jest taka bardziej ciekawostka dla ludzi, którzy interesują się multimedią. Bardziej mogę Wam tutaj pokazać, ostatnio na przykład tworzyłem właśnie grę w JavaScript, tutaj w Adobe Edge stworzyłem małe intro, w sumie nic wielkiego, wciskam spację. Taka mała gra, Learn How to Type with a Tomcat. Także nic wielkiego, jednak Adobe Edge naprawdę widzę przed tym programem dużą przyszłość. Tak jak dobrze wiecie, Flash odchodzi w niepamięć ze stron internetowych, na pewno zostanie gdzieś z tyłu, na pewno będą jeszcze robione w nim gry, na pewno streaming video jest najlepszy we Flashu, chyba nawet nie ma żadnej alternatywy, także przez parę dobrych lat jeszcze na pewno Flash będzie gościł na naszych komputerach. Jednak mimo wszystko warto zerknąć na Adobe Edge, bo jednak strony internetowe, małe komponenty ruchome, można już teraz wiadomo zrobić dzięki CSS 3 właśnie, czy jQuery. A więc decyzja należy do Was. Ja życzę Wam udanego weekendu i zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Do usłyszenia.